Witam bardzo serdecznie na konferencji organizowanej przez struktury Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu. Następnie chciałbym podziękować wszystkim mediom za przybycie. Są dzisiaj z nami poseł na Sejm 10 kadencji, doktor habilitowany, pan poseł Krzysztof Szczucki. Jest z nami wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta miasta, pan Krzysztof Kosiński. Jest z nami prawnik, pan Andrzej Brzozowski-Oleksiak, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 4, pozycja numer 2. Jest z nami przedstawiciel grupy protestujących rolników, pani Ewelina Jaranowska. Oraz moja osoba, Paweł Pokorski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 2, pozycja numer 2. I mam zaszczyt poprowadzić dla państwa dzisiejszą konferencję. Jako pierwszego zabrania głosu poproszę pana profesora Krzysztofa Szczuckiego. Spotykamy się przed biurem poselskim pana posła Tomasza Szymańskiego, który jest także wiceministrem spraw wewnętrznych, a rola Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tych wydarzeniach, które miały miejsce, w tych pamiętnych wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu, w środę, jest niebagatelna. Otóż wszyscy pamiętamy te obrazy protestu, który był przez służby państwowe eskalowany, który przez służby państwowe był tak prowadzony, tak nadzorowany, tak chroniony, aby właśnie do aktów prowokacji, aktów przemocy w ramach tego protestu doszło. Ten film, który krąży w internecie, kiedy policjanci przyciskają do asfaltu spokojnie stojącego rolnika z polską flagą, depcząc jednocześnie właśnie polskie barwy narodowe, to jest film, który najlepiej oddaje to, jak ten marsz przez policję, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych był zabezpieczany. Minister Kierwiński od kilku dni, przez kilka dni poprzedzających manifestacje rolników sugerował, że może dojść do użycia przemocy, kiedy mówił o tym zakazie dla traktorów, kiedy rozkładano kolczatki w Warszawie i w końcu wtedy, kiedy w trakcie samej manifestacji, jak opowiadają ludzie, którzy protestowali, już po jej rozwiązaniu policja uniemożliwiała zejście zgromadzonym z tych przestrzeni, gdzie to zgromadzenie wcześniej trwało, używała gazu, używała przemocy, a można było to wszystko poprowadzić spokojnie, tak żeby takich obrazków nie było. Prosta odpowiedź, dlaczego tak się stało, jest w zasadzie jedna. Celem rządu, koalicji likwidatorów, koalicji 13 grudnia, celem ministra Kierwińskiego, także ministra Szymańskiego było to, aby z rolników uczynić chuliganów, bandytów, a rolnicy są ludźmi, którzy troszczą się, którzy dbają, którzy zabiegają o bezpieczeństwo żywnościowe, nie swoje własne, tylko nas wszystkich Polaków. Stworzyć z nich taki obraz właśnie ludzi nieodpowiedzialnych, aby zniechęcić do nich pozostałych Polaków. To są takie stare metody, które dobrze pamiętamy także sprzed 2015 roku z różnych zgromadzeń publicznych. To jest przez to jedno, czyli przemoc, brak dialogu. Jednocześnie nie są podejmowane żadne realne działania, które miałyby stanowić odpowiedź na postulaty rolnicze. Działania, które mógłby podjąć rząd. Jedyny konkret, jaki ostatnio miał miejsce podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu, to uchwała, w której Sejm wzywa Komisję Europejską do wprowadzenia embarga na zboże rosyjskie i białoruskie. To embargo potrzebne, tylko nie powinien do tego wzywać Sejm, powinien wezwać premier Tusk, przecież ma w swoim telefonie numer zapewne do swojej koleżanki frakcyjnej Urszuli von der Leyen, powinien zadzwonić, powiedzieć: Urszula, zróbcie coś w końcu dla Polski, tyle robię dla was, bo wiecie dobrze państwo, że w zasadzie polski rząd obecnie zgadza się na wszystkie pomysły i propozycje brukselskie, tyle robię dla was, zróbcie coś dla polskich rolników. Nawet tego nie potrafi, a jeżeli dzwoni, to jak widzimy nie jest słuchany, bo nie widać ze strony Unii Europejskiej żadnej odpowiedzi, żadnych ustępstw, które dla rolników i polskich, i europejskich, bo przypomnijmy, że strajkują rolnicy w całej Europie, żaden pomysł, który byłby satysfakcjonujący. Jednocześnie próbuje się twierdzić, że jakąś odpowiedzialność za tą sytuację ponosi Prawo i Sprawiedliwość. A ja chciałem państwu przypomnieć, że w okresie naszych rządów mniej więcej 15 miliardów złotych przeznaczono na wsparcie dla rolnictwa. Nie twierdzę, że nie byłyby potrzebne większe środki, zawsze trzeba więcej, ale to naprawdę bardzo duże środki, które przeznaczono na dopłaty do nawozów, dopłaty do paliwa, które przeznaczono na dopłaty do zbóż, na program, który miał
miał służyć odbudowie Pogłowia, więc to były konkretne działania, które rząd Prawa i Sprawiedliwości realizował w końcu dwa razy, bo w kwietniu 2023 roku i później we wrześniu 2023 roku wprowadziliśmy jednostronne embargo na import niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, co dopiero motywowało i skłaniało Unię Europejską do podjęcia działań. Bez tych radykalnych kroków ze strony naszego rządu takie działania Unii Europejskiej zapewne nie byłyby podjęte. Jeszcze jedna, proszę Państwa, liczba. W 2023 roku Unia Europejska wyraziła zgodę, bo zawsze na pomoc publiczną Komisja Europejska musi wyrazić zgodę, łącznie dla całej Unii na pomoc publiczną w wysokości 9 miliardów euro. Z tego 1/3 tej kwoty to były wnioski polskie łącznie, czyli ponad 3 miliardy euro pomocy publicznej, jakiej udzielono w Unii Europejskiej, to była pomoc publiczna udzielana przez polski rząd. Ale żebyście Państwo też mieli tę świadomość, to, że Komisja Europejska wyrażała zgodę, to nie oznacza, że pieniądze były europejskie. Pieniądze były polskie, chodziło o sam fakt wyrażenia zgody na udzielenie pomocy publicznej. Takie było zaangażowanie rządu Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości w sprawy rolne, w polską gospodarkę. W tej chwili ciągle słyszymy, że czekamy na decyzję Unii Europejskiej, że wspólnie, że Unia Europejska, słyszymy także, że Donald Tusk jest stałym bywalcem salonów europejskich. Proszę Państwa, ale do tej pory, obserwując jego działania, możemy z pewnością stwierdzić, że doskonale zakłada marynarki swoim kolegom w Brukseli. Natomiast żadnych rezultatów tego jego bywania na salonach dla Polski nie ma, nie widać. Wzywamy ten rząd koalicji 13 grudnia, żeby wziął się do pracy, żeby zaczął pracować, żeby nie było tak, jak opowiadał Michał Kołodziejczak na jednym z nagrań, że jego koledzy w Ministerstwie Rolnictwa nic nie robią, żeby wzięli się do pracy, przygotowali program dla polskiego rolnictwa, żeby to, co trzeba zrobić w Polsce, zrobili w Polsce, to, co trzeba zrobić w Brukseli, zrobili w Brukseli. Przecież tak dla rolnictwa. Z tym niepokojem obserwujemy te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ramach tak zwanych protestów rolników w Warszawie. Oczywiście nie bez powodu dzisiaj stoimy tutaj pod siedzibą pana posła Tomasza Szymańskiego, który pełni dzisiaj tak bardzo ważną funkcję wiceministra spraw wewnętrznych. Tutaj pan poseł o tym już wspominał. Jest to zdecydowana też odpowiedzialność, która ciąży na gruziązaninie, który pełni tą dzisiaj bardzo ważną funkcję. To, co się wydarzyło w ramach protestu rolników, przypomina, tak jak tutaj już mówiliśmy, czas miniony, roku 2015, kiedy to praktycznie przeciwstawiano się wszelkim formom, nie tylko protestujących ludzi, ale także wszelkim manifestacjom. To, co Koalicja Obywatelska, czy też Platforma w tamtym czasie obywatelska uprawiała, to były radykalne wystąpienia przeciwko polskiemu społeczeństwu. Jeżeli chodzi o głębokie uzasadnienie tych protestów, ja myślę, że nie musimy sobie tutaj tłumaczyć, bo to, co dzisiaj się dzieje w obrębie samego Zielonego Ładu, ale także tych niekontrolowanych importów, stanowi poważne, śmiertelne zagrożenie dla polskiej gospodarki, dla polskiego bezpieczeństwa, bo trzeba powiedzieć, że polscy rolnicy stanowią o bezpieczeństwie Polaków. Proszę Państwa, to jest trzon, to jest filar, który nie tylko żywi, ale wypracowuje pewien dochód, daje korzyści nie tylko w produkcji produktów, ale także ewidentnie finansowe. Jest to zdecydowanie jedna z najważniejszych dziedzin życia tego kraju i stanowi o bezpieczeństwie, tak jak powiedziałem, Polaków. Dlatego wszystkie te rzeczy, które miały miejsce, elementy prowokacji zastosowane, bo o tym mówią, za chwilę dowiemy się, o tym mówią też osoby, które brały udział w tych protestach, stanowią bardzo poważne naruszenie pewnych norm demokratycznych, bardzo poważne naruszenie wolności do protestu i na to nie ma zgody z poziomu Grudziądza i z poziomu polskiego parlamentu, dlatego radykalnie się przeciw temu sprzeciwiamy i apelujemy tutaj do pana posła, do pana ministra, aby popełnił wszelkie możliwe starania, aby ta sytuacja nigdy się nie powtórzyła, bo Grudziądz musi dbać o wolność, o demokrację, ale także o interesy polskiego rolnictwa.
Szanowni Państwo, należy pamiętać, że Zielony Ład to nie jest tylko kwestia ogromnych, katastrofalnych skutków dla rolnictwa, dla rolników. Oczywiście dziękujemy im bardzo, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za to, że walczą o nasze interesy. Natomiast trzeba pamiętać, że to, że Zielony Ład zostanie już niebawem wprowadzony, oznacza, że za 4 lata prawdopodobnie wszystkie mieszkania w Polsce będą musiały i w całej Unii Europejskiej będą musiały pozostać zeroemisyjne, a to oznacza konieczność termomodernizacji około 27 milionów budynków w Polsce, co przekłada się na niebotyczne koszty, bo według wyliczeń ekspertów będzie to prawdopodobnie 1,5 biliona złotych już w przyszłym roku. Dlatego my jako młodzi ludzie sprzeciwiamy się temu w sytuacji, w której i tak bardzo mocno mamy problemy z pozyskaniem mieszkań, z rynkiem mieszkaniowym, który jest bardzo mocno wywindowany przez inwestorów zagranicznych. Ceny są bardzo wysokie. Te ceny wzrosną jeszcze bardziej, więc nie będzie nas stać prawdopodobnie już na żadne mieszkania. Sprzeciwiamy się temu, wspieramy rolników i bardzo dziękujemy im za to, co robią. Witam serdecznie. W imieniu rolników chciałabym bardzo podziękować wszystkim biorącym udział w ostatnim naszym strajku, który odbył się w Warszawie. Chciałam powiedzieć tak, byliśmy nastawieni pokojowo. Nikt z nas nie miał ze sobą na pewno żadnych cegieł. Nie spodziewaliśmy się w ogóle takiej reakcji. Dziękowaliśmy w cudzysłowie policjantom za to, jak nas przyjęli. Było to, jak powiedzieć, było to na pewno ze strony sprowokowane, ze strony służb. Zostaliśmy zgrupowani, ściśnięci, nie mogliśmy już po proteście się rozejść. Ruszyły w ruch pałki, gaz. No, było coś strasznego. Te przeżycia są wciąż w naszych sercach i no nie wiem jak tak można traktować gospodarzy, rolników, zwykłych, prostych ludzi, którzy pracują ciężko, a takie podziękowanie, no jest na pewno bardzo, bardzo przykro, ale zmotywowało nas to do dalszej pracy i myślę, że nie poddamy się. Rolnik, polski rolnik się nie podda. Ten Zielony Ład zniszczy nie tylko rolnictwo, ale zniszczy także was, obywateli, zwykłych, szarych obywateli. Dziękuję bardzo. Naszym postulatem, ale nie jedynym. Chodzi także o zdjęcie nadwyżki zbóż, roślin oleistych, mleka, mięsa, owoców. Wszystko to napływa z Ukrainy, blokuje polski rynek, polski zbyt dla naszego zdrowego pożywienia. Zalegają nam zboża w magazynach, nasiona roślin oleistych. Prosimy także o zablokowanie granic, żeby żywność ukraińska nieprzebadana nie napływała do nas, do Polski. My mamy swoją zdrową żywność. Apelujemy. To też niszczy rolnika. Gdzie my sprzedamy? Za co będziemy żyć? Za co dokonamy opłat rachunków? To jest też nasz postulat. A przepraszam, a pani jest rolniczką z Kujawsko-Pomorskiego, gmina Łasin. A tylko państwo konkretnie od ministra Szymańskiego oczekują, bo jesteśmy przed siedzibą. Tak. Konkretnie. Myślę, że to wezwanie, które są skierowane do pana ministra, który pełni tak ważną funkcję, jest zastępcą ministra spraw wewnętrznych, jest dość istotny. Ten apel, który skierowaliśmy, aby ta sytuacja, która miała miejsce w Warszawie w ramach realizowanych protestów, strajków rolników, aby się nigdy nie powtórzyła. Proszę państwa, no nie chcę wspominać tych wszystkich rzeczy, które miały miejsce w 2015 roku, kiedy wchodzono do redakcji gazet, kiedy rekwirowano twarde dyski. To są sytuacje, które są potencjalnym dzisiaj zagrożeniem i mogą się stać. Dzisiaj wszyscy mogą być tak naprawdę już inwigilowani, bo to, co dzisiaj jest realizowane poprzez komisje śledcze, to jest udowadnianie praktycznie niczego, ale zagrożenie istotnie dzisiaj się pojawia. Pojawiło na horyzoncie po zmianie władzy. I dzisiaj to widzimy na warszawskich ulicach. Tamto radykalne postępowanie wobec ludzi, którzy domagają się sprawiedliwości, domagają się obrony własnych interesów, obrony interesów przede wszystkim Polski i Polaków, to jest niedopuszczalne. Dlatego apelujemy jeszcze raz do pana wiceministra spraw wewnętrznych, do pana Tomasza Szymańskiego, aby podjął wszystkie możliwe kroki, starania i rozmowy ze swoim przełożonym, aby takie sytuacje nigdy w tym kraju nie miały miejsca, bo to doprowadzi do zaognienia i do eskalacji. Myślę, że nie tylko tej grupy istotnej w życiu polskiego kraju, ale przeniesie się to na inne grupy zawodowe i będziemy mieli, powiem
użyję takiego słowa, niezłą rozróbę w całym kraju. A dzisiaj ona nam jest niepotrzebna, bo za ścianą mamy działania wojenne, mamy potencjalne zagrożenie i dzisiaj całą energię powinniśmy przeznaczyć na weryfikację naszego stanu uzbrojenia, obrony cywilnej, zabezpieczenia dla ludności i to powinien być podstawowy kierunek, który należy obrać i ze strony samorządu, ale przede wszystkim polskiego rządu. Polski rząd musi dbać o rolników, ale także o ludność cywilną, o ich bezpieczeństwo i niech się skoncentruje na zabezpieczeniu dzisiaj Polski, Polaków, nawet w zakresie obrony cywilnej, bo to jest bardzo ważna sprawa. Dziękuję bardzo. I jeszcze mam jedno, bo zresztą protesty rolników za rządów Prawa i Sprawiedliwości były protesty kobiet i też nie przebiegało spokojnie, też były tłumione, więc... Już odpowiem, to znaczy protesty kobiet miały swój określony wymiar, cel i Państwo jesteście w stanie zdefiniować każdy z tych określanych. Zresztą one nie były tak miłe i tak łagodne jak protesty rolników, bo rolnicy w zasadzie, można powiedzieć, że w jakimś całkowitym spokoju starali się przekazać pewien komunikat, pewną informację, pewien brak zgody realizowanych tutaj, czy też nierealizowanych dla zaniechania polskiego rządu. Natomiast protesty kobiet miały swój wymiar, powiem szczerze, no niestety, powiem negatywny, bo jeżeli Państwo spojrzycie na hasła, które pojawiały się, na dopuszczenie języka też wulgarnego, który pojawił się na polskich ulicach, a który się wpisał w polską rzeczywistość dzisiaj, to proszę Państwa, to jest zdecydowana różnica i myślę, że każdy Polak to zauważy. Ale też jest palenie opon, też są różne okrzyki. Są przepychanki, nie ma różnic między strajkiem kobiet, a strajkami... Znaczy ja bym nie równał... Do tych oznakowanych traktorów, które... Ja bym tego nie równał, natomiast ja bym się... Szanowni Państwo, to nie jest koloryt Polski, bo jak Państwo zerkniecie na to, co dzieje się dzisiaj w Brukseli, na to, co dzieje się dzisiaj we Francji, w państwach Unii Europejskiej, to tam jest bardziej radykalnie. U nas jest spokój. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście te filmy, kiedy wielki traktor przepycha opancerzony wóz wojskowy czy policyjny, to w Polsce jest jeszcze niedopuszczalne, to się nie dzieje, takich sytuacji nie mamy, natomiast rolnicy z Unii Europejskiej zdają sobie w pełni sprawę z istotnego zagrożenia, bo jeżeli mówimy tylko o likwidacji 600 tysięcy gospodarstw w całej Unii, proszę Państwa, no to jest jakiś diabelski pomysł, tak to można określić. Dziękuję bardzo. Jeszcze pamiętajmy, drodzy Państwo, że protesty kobiet to był szczyt COVID-u, więc to też trzeba wziąć pod uwagę i to był zasadniczy problem, jeżeli chodzi o te protesty, a po drugie, proszę Państwa, nie da się tych sytuacji porównywać. Ja chociażby jeden przykład Państwu podam. Na pewno Państwo znacie te obrazy, jak nie, to łatwo je znaleźć. Jest taka postać bardzo niestety negatywna, która nazywana jest babcią Kasią i wszyscy mamy te obrazy, kiedy ona obraża policjantów, usiłuje przynajmniej używać przemocy fizycznej, bo nie chce tego jakoś dalej kwalifikować i nie spotkała ją ze strony policji żadna przemoc, żadna odpowiedź, no taka nawiązująca czy odpowiadająca na to, co ona robi. Poszły wnioski o ukaranie do sądu, a niestety no, wymiar sprawiedliwości w Polsce zjawił po raz kolejny i żadnej odpowiedzialności karnej nie poniosła. Więc nie da się tych sytuacji porównywać. Zwróćmy zwłaszcza uwagę na ten aspekt, o którym tutaj pani, która brała udział w tych protestach, która reprezentowała tam także rolników tutaj z województwa kujawsko-pomorskiego, mówiła, że wtedy, kiedy rolnicy, manifestanci zgromadzeni chcieli opuścić to zgromadzenie, opuścić pokojowo, policja na nich napierała i uniemożliwiała, tak jakby chcąc doprowadzić do eskalacji. My, proszę Państwa, zawsze byliśmy i będziemy za polskim mundurem, ale to nie oznacza, że polscy funkcjonariusze publiczni mogą nadużywać prawa, mogą działać niezgodnie z procedurami. To oczywiście jest przede wszystkim odpowiedzialność ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego, dlatego też dzisiaj jesteśmy przed biurem jego zastępcy, który jest tutaj w regionie, bo zapewne tego rodzaju bardziej lub mniej oficjalne rozkazy właśnie ze strony ministerstwa wyszły. Najlepiej by było, tutaj pani redaktor pytała, czego my oczekujemy optymalnie, ale oczywiście to nie nastąpi. Byśmy oczekiwali podania się honorowo do dymisji przez całe kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zresztą przypominam Państwu, że wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego został przez nas złożony.